Serdecznie na vlogu. Dzisiaj mam wolny dzień, więc postanowiłam, że się do Was odezwę, bo jakoś bardzo uświadomiłam sobie, że po prostu bardzo lubię vlogować. Więc dzisiaj jadę do fryzjera, żeby poprawić moje włosy, ponieważ po prostu ogólnie były zrobione dobrze, tylko wydawało mi się, a raczej wiem na pewno, że po prostu są troszeczkę za ciepłe, w związku z czym ja nie chcę się źle czuć, dlatego też będę je poprawiać. Więc może uda mi się dzisiaj coś Wam pokazać, a później do Was jeszcze pogadać, bo myślę, że skończę na tyle wcześniej, żeby jeszcze mieć tak naprawdę pół dnia wolnego, więc wtedy też będę mogła z Wami pogadać, jak już będę też w domu, może gdzieś po drodze Wam coś pokażę, także widzimy się później. Dzień dobry, to ja po fryzjerze. Naprawili mi włosy na chłodne, jak widzicie, więc jestem nawet zadowolona, chociaż to troszeczkę inaczej wygląda niż ja pierwotnie chciałam, ale generalnie chodziło mi o to, żeby one były chłodne, a tylko tak się dało to uzyskać, więc tak to wygląda. Moi drodzy, mieli Państwo w świetle dziennym, a to też dla mnie było najważniejsze, żeby to było w świetle dziennym, bo światło dzienne jednak pokazuje zazwyczaj prawdziwy kolor zarówno makijażu, jak i włosów, także łapka w górę, jeżeli się Wam podoba mój obecny kolor włosów i lecę dalej. Dzień dobry ludzie. Wróciłam do domu z fryzjera. Pokazywałam Wam już we wcześniejszych klipach te włosy, ale tak, zasłon dalej nie powiesiłam. Pokazywałam Wam we wcześniejszych klipach te włosy, ale nie wiem, czy to było dobrze widać. W każdym bądź razie wyglądają one tak i są o wiele bardziej, tak jak już mówiłam wcześniej, są o wiele bardziej chłodne i mnie osobiście taki efekt zadowala, także to jest mniej więcej właśnie to, o co mi chodziło, aczkolwiek nie chciałam ich mieć aż tak od góry jasnych, ale w sumie stwierdzam, że idzie wiosna, później lato, więc w sumie niech sobie będą jasne, już kiedyś miałam jasne i się też dobrze w nich czułam, więc spoko i zawsze po fryzjerze te włosy są takie piękne, leiste i cudowne. No, także tak to się prezentuje na chwilę obecną. Dajcie znać, jak Wam się to podoba. Znowu telewizor mryga w tle, wkurzający. No, ale tak to zawsze na nagraniach wygląda. No i w związku z tym, że mam wolny jeszcze dzień, no to chyba nagram jakiś film dla Was. Jeszcze muszę zmontować. Wiem, że czekacie na test na żywo tych pomadek Rimmel, więc to będzie na pewno i myślę, że będzie albo pod koniec tego tygodnia, albo w tygodniu następnym najpóźniej, bo już wiem, że się nie możecie doczekać. Także tak to, moi drodzy, wygląda. Ja od razu się lepiej jakoś czuję i tak. I was thinking about the last time that I saw you with your head in the clouds. About the first time when we fell together head over heels, we thought it'd be forever. Guess it wasn't meant to be. Now I can't believe it's over. Yeah, I can't believe it's gone. Does forever mean forever? I don't wanna be alone, baby.
Dzień dobry moi drodzy, ja właśnie jadę autem i słońce mnie oślepia. Jadę odebrać, słuchajcie, obraz dla mojej babci na prezent. Jakiś czas temu miała 80, ale wszyscy się zdecydowaliśmy na to, że damy jej wspólnie prezent właśnie jak będzie drugi dzień świąt, więc będzie to bardzo fajna niespodzianka. Ja teraz właśnie jadę do tej pani fotograf, która nam robiła wtedy sesję zdjęciową. Jadę odebrać właśnie obraz, także później wam może pokażę, jak on się prezentuje, także dobra, kieruję dalej. Zapieseł? Iso? Co to zapieseł? No co to zapieseł? Co to zapieseł? Dobra, Iso. Iso? Iso? Zrób kółeczko. Zrób kółeczko. Kółeczko. Pięknie. Siad. Siad, Tinta. Tinta już jest mądrzejsza, Tinta już bezinteresownie nie siądzi. Iso? Iso, zrób wiewióra. Nie umiesz? Zrób kółeczko. Zrób kółeczko. Iso? Co to za pieseł? Co to za pieseł? Chciałam wam pokazać ten obraz, o którym wam mówiłam, jak jechałam autem, że jadę go odebrać. On wygląda właśnie w ten sposób i to jest obraz na płótnie w formacie 60x90, jeżeli ktoś by był zainteresowany i ciekawy. No i koszt tego obrazu, tak biorąc pod uwagę też taką specjalną zabezpieczającą powłokę, to 189 zł. Więc fajnie, fajnie, zawiśnie u babci w salonie i babcia będzie miała uciechę z tego, bo bardzo właśnie lubi mieć takie klasyczne, tradycyjne formy zdjęć. Wiadomo, jak to starsi ludzie, nie na telefonach, tak jak my, tylko bardziej w takim normalnym formacie, więc to się prezentuje w ten sposób na mojej kanapie. Jeszcze też może pokażę wam, co kupiłam w naturze, bo jak widzieliście w klipach wcześniejszych, to właśnie jeszcze zajechałam do natury, bo i do Rossmana, odnawiam okulary. Do Rossmana dosłownie po kilka rzeczy, tego nie jest dużo. I musiałam kupić tak lakier do włosów, więc kupiłam lakier Stuffed, ponieważ po prostu mam tu już sprawdzony ten lakier, więc go kupuję. Następnie potrzebowałam zakupić te radełko takie do wyrzynania skórek, więc je zakupiłam, bardzo lubię tego typu właśnie sprzętów używać do wycinania skórek, więc to będzie teraz nowe. Kupiłam też szampon suchy z Batisty, oczywiście bo używam ich namiętnie, jakiś nowy Vibrant and Alluring Marrakesh, nie wiem jeszcze jak pachnie, bo go jeszcze nie wąchałam, ale wydaje mi się, że będzie jakiś taki orientalny, nie wiem, tak mi się kojarzy ten wygląd tej flaszeczki, że tak powiem. Dalej, co my tu mamy w Rossmanie? Oczywiście moje ukochane rzęsy z Ardell Wispies Black, bo jakżeby inaczej, ja wiem, że ja za nie przepłacam, ale nie ma niestety ich na internecie, więc jestem zmuszona kupować je stacjonarnie. Kolejno też pęsetka do wyrywania brwi, bo już moja jest taka trochę stępiona i w takim fajnym kolorze różowym jak moje paznokcie. Na żywo oczywiście moje paznokcie są mocniejsze trochę niż ta pęsetka, ale bardzo mam nadzieję, że będzie fajna, z takim dość wąskim tubeczkiem. Tutaj kolejno liście zielonej oliwki, oliwkowy peeling drobnoziarnisty do twarzy oczywiście, więc to jest kolejna rzecz. To jest z natury, potem zakupiłam wszystkie, które były możliwe, fixing powdery w Rossmanie, bo ostatnio jak byłam właśnie z Magdą, to nie było, a dzisiaj były, więc wzięłam od razu wszystkie trzy sobie, dwa na zapas. I jeden właśnie dla Magdy. Kolejno kupiłam, szampon się bardzo opłacał z Pantene w naturze, więc go wzięłam. Taki duży format za
400 ml za 9,99, więc spoko cena, odnowa nawilżenia. No i jeszcze mamy końcóweczkę, moje ulubione plastry, salwy Quick wodoodporne. I w końcu udało mi się kupić, bo właśnie jest teraz w naturze promocja, więc kupiłam z Maybelline Brow Drama Sculpting Brow Mascara w kolorze transparentnym, więc to będzie mi służyło teraz do utrwalania brwi. No i dostałam jakieś próbki ogólnie z szamponem z Nivea, za bardzo nie przepadam za szamponem z Nivea, ale dostałam próbki, więc kiedyś już te szampony miałam, jakoś mi się za bardzo nie sprawdziły, szczerze mówiąc, więc raczej tego nie użyję. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o moje mini zakupy i mini haul na vlogu. Muszę Wam coś pokazać. Wiecie co? Użyłam dzisiaj rano kremu nawilżającego z Bandy, który był ostatnio w Big Lossy. I chciałam Wam powiedzieć, że nałożyłam na niego podkład Maybelline Affiniton, ten z tymi pigmentami HD. I wiecie co? Mam teraz aktualnie 11 godzinę makijaż na twarzy i w ogóle tutaj, nie wiem czy to będzie w ogóle widać tak blisko, muszę Wam to pokazać. Jakieś tam wiadomo, takie dotykanie, jakieś delikatne zaniknięcie bronzera czy coś. Tutaj mi się coś rozmazało, bo oczywiście płakałam ze śmiechu. Ale chodzi mi o to, że tutaj zawsze w okolicach nosa i ust, no wiadomo, tutaj jakieś tam niedoskonałości są, ale w makijażu dziennym to wiecie. Chodzi mi ogólnie o to, że dawno mi się tak dobrze nic nie trzymało na twarzy i zazwyczaj jest tak, że tutaj mam bardzo tłuste te miejsce i tutaj w skrzydełkach nosa tak samo. A teraz mam takie wrażenie, znaczy nie mam wrażenia, tylko widzę naprawdę jak to wygląda z bliska. I z bliska to wygląda bardzo dobrze, aż po prostu musiałam... inny dzień niż nagrywałam vloga, musiałam Wam to pokazać, bo po prostu to jest niemożliwe, nie? Żeby tak się ładnie naprawdę trzymał tak tani podkład i w zasadzie tylko tak naprawdę dzięki kremowi jest bardzo duży komfort i powiem Wam, że jeżeli chodzi o to, jak to wygląda na buzi, to naprawdę z bliska, niestety na kamerze nie mogę Wam tego pokazać, ale z bliska to wygląda naprawdę, naprawdę bardzo ładnie i ja jestem totalnie zszokowana tym, jak to wygląda, bo niestety, ale zazwyczaj po tylu godzinach tutaj, tak jak mówię, mam całe, wytarte i zazwyczaj też na czole również albo się świecę, albo już też mam gdzieś jakieś plamy, coś powycierane, no bo tyle godzin, to wiecie, się zawsze coś tam, zawsze się człowiek dotknie po prostu, także tak to wygląda i ja jestem mega, mega zadowolona. A więc tak, moi drodzy, pora chyba zakończyć tego vloga, bo teraz mam dość sporo rzeczy do robienia. A dzisiaj fajnie, bo udało mi się dla Was dużo ponagrywać, także mam nadzieję, że wyjdzie jakiś fajny, zmontowany vlog. Oczywiście moje włosy teraz wyglądają, jakby były rude, bo jestem w takim żółtym świetle, ale ogólnie naprawdę są spoko i jestem z tego zadowolona, więc w końcu mam to, co chciałam prawie. No, troszeczkę miałam inną wizję, no ale tak musiało być, bo inaczej się tego nie dało naprawić, tych ciepłych włosów, które miałam. No więc to by było na tyle. Koniecznie dajcie kciuka do góry, jeżeli lubicie moje vlogi, bo ostatnio się tak troszeczkę zaczęłam w tym temacie rozkręcać, ale sprawia mi to ogromną przyjemność, więc mam nadzieję, że Wam również. I widzimy się w następnym vlogu. Trzymajcie się ciepło, pozdrawiam Was, pa!